Panie trenerze, no dzisiaj się nie udało, 3 punkty pojechały do Katowic. Co było przyczyną tej no, wysokiej porażki? Przyczyną była słaba pierwsza tercja. Ta pierwsza tercja zadecydowała o tym meczu, bo później drugie dwie se zakończyły de facto stawem 1-1, ale ta pierwsza była słaba z naszej strony. Padly tam 4 branky a z takým protivníkem jako Katovice gonit 4 branky. To prostě neudalo se nám, i když ta druhá byla lepší, třetí byla lepší, ale niestety o vyniku zdecidovala pierwsza tercia, takže musíme přeanalyzovat, co se tam vydařilo, pohádat, dlaczego jsme tak slabo zagrali, když od druhé tercie můžeme už hrát ve svém rytmě. Takže to nás čeká jutro, no a v nedělu tu máme kolejný meč s novým targem. Já bych chtěl tylko poděkovat kibicům, kteří kibicovali nám celý meč, byli glošní, takže jim děkuji za Spartě, i když jsme ten meč nevyhráli, punkty vyjechali do Katovic, ale kibice se spisali super. No właśnie, zakończyliśmy tym meczem pierwszą rundę zmagań w tym sezonie. Jak pan podsumuje tę część sezonu? No ja myślę, że jeszcze mamy jeden mecz z Jastrzębiem odłożony, który jesteśmy negrali. Wiadomo, zagraliśmy mecze dobre, bardzo dobre, słabsze, tak jak ten mecz dzisiejszy. Na początku jesteśmy się borykali z wąskim składem, teraz mamy 3 piątki. No ale jak pokazuje, tak ta pierwsza kolejka, ty zespoły, co jesteśmy przed ligą gadali, że Tychy, Jastrzębie, Katowice, że będą bardzo mocne, pokazuje się, że są bardzo mocne, tak jakśmy gadali. No a my musimy szukać u siebie, to znaczy, jeżeli by się nam udało jeszcze ten zespół wzmocnić a pracować, cały czas pracować, bo de facto jest nowy zespół, kompletnie nowy, także musimy pracować nad zgraniem, nad taktyką. To je náš taký kerunek na ty najbližší dny. A očiviště, že v nedělu je meč bardzo vážný dla nás s novým targem, že poprostu tam je třeba se skoncentrovat a zrealizovat ty zadania taktyčné tak, aby jsme v tým meču punktovali. Wspomniał pan na początku o tym przełożonym meczu z Jastrzębiem. Czy mocno wam to skomplikowało przygotowania, ten cykl treningowy? No tak... Taka jest sytuacja. Kwestia jest teraz, kiedy ten mecz grać. To nam może skomplikować sytuację, kiedy my byśmy mieli z tym Jastrzębiem grać. Ale to, że się nie grało, no, to wychodzi z tego, że wiemy, jaka jest epidemia, jaka jest pandemia, to wiemy wszyscy. To niestety na to wpływu nie mamy. Jeśli zagramy ten mecz no, po ciężkiej podróży na północ kraju do Gdańska, czy drużyna będzie w stanie kondycyjnie podjąć trudy? No ale ja nie wiem, jeżeli będziemy grać po Gdańsku, bo kluby se mieli dogadać na terminu, a z naszej strony, nebo abyś to powiedział, Jastrzębie nas w ogóle nie kontaktowało, a otrzymaliśmy termin meczu, gdyż pani Zawadzka w pierwszym mailu gadala, że kluby se mają pierwszy dogadać, także Jastrzębie w ogóle z nami na ten temat nie gadalo, także zobaczymy, jak to będzie wyglądać.